Centrum Squasha Redeco Przestrzegomskie idzie za ciosem. Po udanych turniejach letnich przygotowało atrakcje jesienne. W lecie byliśmy organizatorami cyklu turniejów nocnych. Te imprezy cieszyły się tak naprawdę bardzo dużym zainteresowaniem wrocławskich squashistów i squashistek. Także też właśnie w związku z tą potrzebą już 9 listopada rozpoczniemy cykl 9 imprez. Już niekoniecznie nocnych, bo turnieje będą nosiwały w piątki, w soboty. Cykl zawodów będzie organizowany jak turnieje kategorii C Polskiej Federacji Squasha. W imprezie będzie mógł wziąć udział każdy. To szansa dla amatorów, jak i tych, którzy dyscyplinę uprawiają od lat. We Wrocławiu squash bardzo dynamicznie się rozwija. W tej chwili turnieje kategorii C już stoją na tak naprawdę bardzo fajnym, wysokim poziomie squashowym. Także ci najlepsi zawodnicy, którzy szukają punktu w rankingu Polskiej Federacji Squasha, też te turnieje jakby wpisują w swój kalendarz imprez w okresie jesienno-zimowym. Także nie tylko, mam nadzieję, będziemy tutaj gościć na naszych kortach tych zawodników zaczynających przygodę z imprezami pod szyldem Polskiej Federacji Squasha. Kategoria Open na pewno się odbędzie. Od pań natomiast zależy, czy będą mogły wystartować w oddzielnych turniejach. Jeśli będzie potrzeba włączenia pań i panie będą wyrażały chęć i będą chciały uczestniczyć, rywalizować z mężczyznami, to będą brały udział, tak jak do tej pory zresztą to miało miejsce, w kategorii Open. Pierwszy z turniejów już 9 listopada. Szczegóły dotyczące zapisów oraz inne ważne informacje można znaleźć na stronie organizatora www.redeco.pl.